A już w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak Jan wychodzi z pudełka, Krzysiek odpowiada, na jakim rowerze będzie jeździł, a Franek będzie im przeszkadzał. Ej, ale to jest moja scena. Weź idź. Jan, wymyśliłem, że usiądziesz tutaj, na tym miejscu. Kamil będzie tobie czytał pytania, które zadali nam użytkownicy, a ja idę pomagać Frankowi. Dobra? Dobra. Zacznę od najważniejszego pytania. Dlaczego rama stalowa? Jest bardzo dużo mitów, które obrosły wokół stalowych rowerów. I związane jest to głównie z tym, że większość ludzi, która miała do czynienia ze stalowymi rowerami, po prostu jeździli na słabej jakości stalówkach. I tutaj trzeba rozróżnić, że jakby dobra stal i słaba stal to jest przepaść. Takie masowo produkowane rowery stalowe, nawet dobrych marek, nie mają tej charakterystyki, o której się mówi a propos stali. To znaczy są zazwyczaj dosyć tępe i ciężkie. A to dlatego, że są produkowane w Azji, wrzuca się tam rurki o grubych ściankach. Te ramy są bardzo ciężkie i nie czuć tej sprężystości. A inaczej jest w ramach budowanych na cienkościennych rurkach, w customach, gdzie raz, że dobieramy te rurki pod konkretnego klienta, jego masę, dwa, że właśnie ta konstrukcja z tego typu rurek sprawia, że ten rower w odczuciu jest dużo bardziej żywy, sprężysty, jakby oddaje tę energię jakby z ugięcia i też jakby lepiej pochłania drgania. My spędzamy dużo, dużo więcej czasu nad dopracowywaniem tych ram niż robi to fabryka gdzieś w Azji, czy nawet fabryka w Europie, która po prostu robi masówkę. Także ta rama w procesie produkcji jest wielokrotnie mierzona, jej geometria musi być idealna. My używamy rozwiązań, które są sprawdzone, które są pancerne, można tak powiedzieć, które są standardami po prostu, które nie wyjdą z użytku za rok, dwa, pięć, dziesięć nawet. Czyli właśnie gwintowane mufy suportowe, które są stalowe i w takiej mufie praktycznie nic się nie może wydarzyć. Główki ramy też w standardowych średnicach, także te stery też będą dostępne, jakby wszystkie elementy, podzespoły będą dostępne przez lata. To się tak ładnie po angielsku nazywa future proofing. W końcu właściwie to, co ostatecznie, o co tu chodzi w tym wszystkim, czyli najpierw nakładamy sobie na rurkę taki tusz traserski, fajny, to jest ładne i miło się na to patrzy, najfajniej się to nakłada na tokarce, na elementy, wtedy to po prostu wychodzi tak idealnie pokryte. Dobra, on sobie niech schnie, ten potrzebuje być tylko z tej strony oznaczony, a lewy jest tym samym, ale o, będziemy go nacinać oczywiście odwróconego do góry nogami, żeby co by się nie działo, nawet jak kąt nie będzie idealny, to żeby chociaż te rurki były nacięte dokładnie tak samo, żeby były symetryczne. Ile mniej więcej w odniesieniu do innych materiałów ważą ramy stalowe? No właśnie, znowu powraca ten mit ciężkiej stali, tak? Bo ramy takie produkowane seryjnie często ważą 2,5-3 kg i to zupełnie się ma nijak do customowych stalówek, czy w ogóle stalówek robionych na lekkich rurkach. Najlżejsza rama stalowa, którą widziałem, szosowa, ważyła poniżej 1300 gramów, czyli to już są peryferia, gdzie są takie skarbonowe ramy tak naprawdę, czy bardzo dobre aluminiowe ramy, ale z ram, które my robiliśmy do tej pory,
to ich masa oscylowała właśnie między jakieś 1600 a 2000 z kawałkiem. Zależy to od rozmiaru, właśnie od masy człowieka, który na tym jeździ, czy to jest rower szosowy, czy to jest wyprawówka itd., itd. Ale generalnie można przyjąć, że jest to w okolicach trochę poniżej 2 kg. Teraz chyba najważniejsze pytanie, dlaczego to tyle kosztuje? Wysokiej jakości stal chromo, przygotowana specjalnie pod budowę ram, po prostu jest droga. W cenie jest również widelec, bo zawsze sprzedajemy framesety, czyli ramy z widelcem. No a największy koszt to jest oczywiście czas produkcji, obróbki i cała ta atencja, którą przykładamy do budowy takiej ramy. Plus koszt lakieru, który znowu jest, lakier nakładamy na mokro. Robią też to specjaliści, którzy zajmują się tylko i wyłącznie lakierowaniem ram rowerowych. I jest to też bardzo czasochłonny proces, także głównie ten czas pracy tak naprawdę tutaj stanowi większość tego kosztu. Ile trzeba zapłacić za ramę waszej produkcji? Nasze ramy, to znaczy frameset, to jest koszt około 10 tysięcy złotych. I w tym jest rama z widelcem karbonowym zazwyczaj, chociaż robimy też customowe widelce stalowe. Rama pomalowana na mokro, plus takie detale jak sztywne osie, hak przerzutki oczywiście. Tutaj mamy jeszcze taką niby oponę. Bardzo chamsko, ale jest to narzędzie. No jest to sprawdzian centryczności naszych widełek, czyli możemy sobie tak bardzo szybko na oko stwierdzić, szczególnie przy węższych widełkach. To nawet w sumie nie udaje opony za bardzo, bo ma 60 mm szerokości, ale to jeszcze lepiej, bo możemy sobie sprawdzić okiem, jak symetrycznie siedzą nasze widełki, ustawić je względem tego. Wiemy, że to jest na środku. Tu do tego jeszcze dorobiłem sobie taki szablonik, który jest, udaje nam puszkę supportu, dwie szerokości, 73-68 i do tego skalę milimetrową, tak żeby przykładając sobie ten kątownik tutaj być w stanie określić, czy widełka dochodzi do supportu centrycznie, bo na tej centryczności nam zależy. Czy jest sens zakładania kół karbonowych? Ja nie wiem. A ja wiem. Koła karbonowe, czy obręcze karbonowe tak naprawdę, mogą być jednocześnie lżejsze i szersze lub lżejsze i wyższe. To w przypadku szosy. I chodzi po prostu o wagę samego materiału. W przypadku kół aluminiowych taka średnia waga obręczy to jest przy karbonie to jest, ta obręcz karbonowa waży 340 gramów przy wewnętrznej szerokości 28 mm. Obręcze aluminiowe, które mają 25 mm wewnętrznej szerokości, ważą bardziej między 440 a 540, czyli o 100 albo 200 gramów na samej obręczy. I masa obręczy ma kluczowe znaczenie dla odczucia z jazdy, bo po prostu im cięższa obręcz, tym więcej energii jest potrzebne, żeby ją wprawić w ruch, dlatego że znajduje się daleko od środka osi obrotu i ma duży wpływ na moment bezwładności koła. Będziesz mieć bardzo ciężką piastę, to będziesz mieć prawdopodobnie duże, trwałe łożyska. Jeżeli będziesz mieć grube szprychy, one też będą dosyć ciężkie, ale będziesz mieć betonowe, sztywne koło. Natomiast to, co naprawdę ma znaczenie, to jest masa obręczy, bo właśnie znajduje się daleko od osi obrotu i raczej tendencja jest taka, żeby budować koła na solidnych, na piastach, o solidnych łożyskach, ale z jak najlżejszą obręczą. Włączyłem bardzo cienki materiał do bardzo grubego, dlatego zanim zaczniemy lutować, to trzeba to wszystko rozgrzać, ale rozgrzewanie będzie szło ślamazarnie, bo małym płomieniem grzejemy hak, który jest naprawdę gruby.
więc ja mimo, że lutuję, będę lutował w tym miejscu najbardziej, to płomieniem często będę uciekał na przykład tutaj, do najgłębszego miejsca, które po prostu trzeba, zanim tego nie nagrzeje, to będzie działać jak radiator dla tego elementu, który lutuje. Dlatego musimy rozgrzać wszystko, żeby w ogóle mosiąc chciał się przylepiać. Ale w ogóle na samym początku po prostu muszę tym płomieniem z każdej strony dotknąć tego materiału, bo w płomieniu jest topnik, a topnik musi pokryć stal, żeby mocniej chciał się do niej przylepiać. To od razu kolejne pytanie, ponieważ wcześniej rozmawialiśmy o tym, że ramy stalowe zapewniają wyższy komfort jazdy. Na przykład w porównaniu do ram karbonowych. A tutaj zakładamy karbonowe koła do stalowej ramy. Czy nie zniwelujemy efektu komfortu? Nie. Dlatego, że w przypadku ramy faktycznie karbon jest materiałem, który mniej pochłania drgania, jest sztywniejszy, a w przypadku kół jakby nie ma możliwości, żeby to koła amortyzowały cokolwiek. Jeżeli koła się gną, to zazwyczaj gną się szprychy, a wtedy materiał szprych się męczy i szprychy pękają. Więc w przypadku ramy jak najbardziej to jest ok, żeby stalowa rama pochłaniała drgania. Karbonowa z kolei bardziej pochłania drgania od aluminiowej, ale w przypadku kół tutaj akurat im sztywność wyższa, tym lepiej. Albo raczej jest tak, że sztywność musi być po prostu wystarczająca. I to określa limit wagowy kół. On jest adekwatny. Jeżeli on jest adekwatny do wagi zawodnika razem z rowerem i ekwipunkiem, to wszystko jest dobrze. Spawanie czy lutowanie? Więc ja generalnie bym się nie doszukiwał na pewno w tej odpowiedzi jakichś takich jasnych, znaczy nie szukałbym jasnej odpowiedzi, że coś jest lepsze, spawanie albo lutowanie, że to jest lepsze po coś, a tamto jest lepsze po coś. No wiadomo, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Spawając na pewno bardziej punktowo będziemy podgrzewać materiał, natomiast dzieje się to bardziej punktowo, więc nie przegrzewamy tak naprawdę, nie podgrzewamy tych wszystkich rur na takim długim dystansie. Lód też no jakby wspiera rurkę na większej powierzchni, więc to też może być jakiś tam plus za tym. Do tego spawy są na pewno niewykańczane, luty często są wykończone. Jest jakaś możliwość, żeby na przykład przy wykańczaniu tego lutu lekko dotknąć tą rureczkę i ją osłabić, więc to też byłoby takie trochę przeciw. Na pewno za lutem może przemawiać to, że jak to po prostu wygląda, no to jest super, pięknie wygląda, mega ładnie, klasycznie, te piękne przejścia. Przy spawie tego nie będzie. No i też ten lut, znowu z powrotem do tego grzania, lut nie rozgrzeje tak bardzo, mam tutaj stali dla takich maniaków tego, że grzanie, przegrzanie jest to na pewno argument za, że nie jest ta rama na pewno tak zagrzana w trakcie lutowania. Znaczy, no, są oczywiście po prostu zastosowania, gdzie nie jest tak, że to są idealnie wymienne metody, że jakby można użyć tej metody albo tamtej i tyle. Zawsze są miejsca, gdzie fajnie byłoby trochę coś pospawać, czasem polutować. No po prostu są miejsca, gdzie niektóre techniki są bardziej, powiedzmy, pożądane niż inne. Spawanie szybsze. Spawanie też jest szybsze, no to prawda. Już raz, że szybciej się kładzie samą spoinę, dwa, że no nie musisz tego obrabiać, więc to jest po prostu marzenie dla tej chwili. Dlaczego gravel Maxela ma być stalowy? Rama stalowa kojarzy mi się z wczesnymi latami mojej kariery. Właściwie pierwszy rower, na którym startowałem, mówiłem to już wcześniej w poprzednich odcinkach, mój pierwszy rower był stalowy. Ale dlaczego
Gravel Maxella będzie, dlatego że stal daje poczucie unikatowości tego roweru. Ja chciałbym, żeby rama, którą wspólnie z ekipą Tool of Cycle zbudujemy, była jedyna w swoim rodzaju. Dzisiaj już wiem, że taka będzie, bo zastosujemy tam wiele ciekawych rozwiązań, które no, wydaje mi się, że śmiało mógłbym powiedzieć, że nie będą charakteryzowały tej ramy jako roweru gravelowego. Raczej też nie gravel z plusem, nazwałbym go ekstremalnym gravelem z dwoma plusami, ale nasi widzowie, ty Kamil, musisz na to chwilę poczekać. No bo faktycznie budowa idzie sprawnie, chociaż przez to, że kręcimy te odcinki, trochę wstrzymujemy tempo pracy Tool of Cycles. To jako kolarz torowy zdecydowałeś się na budowę gravela? Jazda gravelem to dla mnie był rodzaj terapii, wyjściem z kontuzji, dlatego że moje plecy nie znosiły już obciążeń treningowych i musiałem zdecydować się na zrobienie kroku do tyłu po to, żeby mieć możliwość zrobienia dwóch do przodu. No i tak wszedłem w to środowisko zupełnie przypadkowo na chwilę, a dzisiaj już wiem, że chciałbym zostać na dłużej. I faktycznie te podróże rowerowe, które urozmaicają mój czas między treningami na torze kolarskim, odgrywają dzisiaj dla mnie już bardzo ważną rolę. I uważam, że są bardzo dobrym przygotowaniem do sezonu. Treningówka. Jeszcze. Mamy silnik elektryczny do gravela Maxella.